Jabłoński i stworzyłem Jabłoński Boxing Team po zakończeniu własnej kariery sportowej. W 2010 roku zdobyłem pierwsze wicemistrzostwo Polski, no i wtedy kariera dopiero mocno ruszyła, bo dostałem się do kadry narodowej, obróciłem trochę swoje życie o 180 stopni, postawiłem wszystko na sport, no i opłacało się, bo dostałem się aż na igrzyska, które były głównie moim celem. Zdobyłem wicemistrzostwo Europy, byłem parukrotnym mistrzem Polski, zrobiłem tyle, co mogłem. Jestem spełniony i tak naprawdę teraz chcę przekazać tą całą wiedzę swoim klientom i zachęcić ich do nie dość tylko do aktywności, ale może niektórych namówić do jakichś startów w zawodach, nie tylko bokserskich, ale też w innych dyscyplinach. Głównie moje zajęcia prowadzę indywidualnie, ale też robię treningi w małych grupach do 3 osób w różnym stopniu zaawansowania dla młodzieży, kobiet i mężczyzn. Na moich treningach koncentruję się tak naprawdę nie tylko na technice bokserskiej. Dopasowuję to po prostu do potrzeb klienta. Niektórzy chcą po prostu zgubić parę kilo, niektórzy chcą zostać zawodowymi pięściarzami, a niektórzy chcą po prostu przyjść się trochę poruszać i miło spędzić czas, więc staram się dopasować trening do ich wymagań. Moi klienci wydaje mi się, że najbardziej cenią moją wiedzę techniczną, jak i motoryczną, no ale też chyba atmosferę panującą na treningu, bo to jednak jest najważniejsze w tym wszystkim. I mam nadzieję, że dalej będę rozwijał się i może nawet dorobi się własnej sali i własnego klubu sportowego. Akcja Back to Sport jest to bardzo fajna inicjatywa, która pomoże mi przy promocji pięknej dyscypliny sportu, jaką jest boks, ale też pomoże mi dotrzeć do większej rzeszy jakby klientów, nowych klientów. Namawiam innych trenerów do wzięcia w niej udziału, bo jest to fajna inicjatywa. Na pewno uda nam się dzięki temu wyciągnąć więcej ludzi z domów i od nowa zachęcić jakby do aktywności fizycznej.